Siemanko miłośnicy detailingu. W dzisiejszym odcinku jednoznacznie odpowiemy na to pytanie poprzez właśnie te urządzenie, czy folia do przyciemniania lamp i w sumie sprawdzimy folię przeźroczystą, zabiera nam światło, siłę światła. Tak, no bo trzeba wziąć pod uwagę to, że w polskim prawie drogowym jest tak, że zakazana jest gdzieś tam ingerencja w reflektory, no ale to też gdzieś się ze sobą gryzie, no bo jednak jedziemy na ten przegląd, no to jednak pan diagnosta wymaga od nas, żebyśmy jednak te reflektory mieli wypolerowane, a samo polerowanie, tak jak już kiedyś powiedział Łysy u nas w odcinku, że to już jest ingerencja, zabezpieczenie folią też jest ingerencja, ale wydaje mi się, że przeźroczysta nie robi tutaj jakiegoś większego problemu, bo bardziej tutaj chodzi o folie, które przyciemniają nam reflektory. No tak, no przeźroczystą folię tak naprawdę jak nakleimy na lampy, to nawet na jakimś przeglądzie tutaj nikt tego nie zauważy. Nie wiem, jak tutaj kwestia, jakbyśmy mieli wypadek. Bo jakbyśmy mieli wypadek, faktycznie by ta folia była na lampie, no to mamy jakiś punkt zaczepny. Tak, że jednak coś tam faktycznie się to światło rozmyło, no ale tutaj to już jest takie szukanie dziury w całym. Ale może nie skupiajmy się za bardzo na tej transparentnej folii przeźroczystej, tylko skupmy się na tej przyciemniającej, czy faktycznie ona daje 100% światła, czy to światło 100% przenika przez tą folię, tak jak deklaruje gdzieś tam producent, czy po prostu jest tam gdzieś stłumione. Tak jak już Dawid powiedział, mamy tutaj urządzenie, gdzie możemy zbadać ilość luksów. Najpierw je ustawimy tutaj do skrajnych, a następnie spróbujemy jakoś to zmierzyć. Jeszcze chciałbym tak tutaj Wam przypomnieć, że gdzieś tak na Instagramie Was poinformowałem, ale chciałbym Wam teraz jeszcze przypomnieć tutaj w odcinku, że z Matim sobie postawiliśmy gdzieś tutaj cel, żeby do końca roku dobić do 100 tysięcy subskrypcji. Także udostępniajcie. Bez Was niestety nam się to nie uda. Ponadto chcielibyśmy podziękować partnerom, którzy nas wspierają. Między innymi partnerem dzisiejszego odcinka jest po raz kolejny firma Owoko. Tak, dzięki firmie Owoko udało nam się już uratować kilka aut. Między innymi właśnie to była Skoda Superb i też Volvo XC70. Gdzie faktycznie w te dwa dni, tak jak zapowiada już właśnie tutaj Owoko, że po dwóch dniach faktycznie już przyszły te części. No i nie zdarzyło się tak, żebyśmy musieli do 14 dni te części reklamować, bo z tymi częściami było wszystko ok. Ja jeszcze tak sprostuję, Owoko jest to nic innego jak portal z używanymi częściami do samochodów. Jest bardzo prosty w obsłudze, ma konkurencyjne ceny, więc jeżeli szukacie czegoś, żeby faktycznie naprawić swój samochód, to wbijajcie na Owoko, klikajcie, kupujcie i cieszcie się naprawionym samochodem. Działamy? Na własnej, tak jeszcze wspomnę o tym Owoku, że na własnej skórze faktycznie przetestowałem to Owoko, przetestowałem. No po prostu zamówiłem gdzieś tam części do Volvo, i faktycznie okazało się, że są dużo tańsze niż na innych portalach aukcyjnych, a co jeszcze lepsze, że faktycznie była ta część tańsza niż regeneracja tej części, która już była zużyta. Naprawdę w fajnym, dobrym stanie do mnie to była dotarło. Sprawna, była sprawna, oczywiście, zamontowane, nic się nie dzieje. Także cieszyć się, jeździć, obserwować. No i chyba to tyle. No dziękujemy też Owoko za to właśnie, za wspieranie nas. No a teraz jeszcze coś może z tego Phaetona. Tutaj też może by jakieś części tanie były do tego tutaj Phaetona. Myślę, że nie tak, ma części tanich, ale... Ja nie wiem, za takie auto krocie się płaci za elementy, że to jest tragedia, masakra. Jak ktoś już ma taki samochód, to uważajcie, żeby gdzieś niczego... Żeby nie wyjeżdżać z garażu. Nie stuknąć, nie zarysować, bo naprawdę ceny za poszczególne elementy, tak jak za drzwi czy za maskę. Ile to mówisz? Na maska drzwi w serwisie 23 tysiące złotych. 23 tysiące, więc... to za dwie pary drzwi, czyli tam dajmy powiedzmy na to 46 tysięcy by wyszło, no to mamy taki samochód. No to wartość samochodu. Lepiej sobie kupić drugiego takiego na rozbiórkę i tam gdzieś polakierować, niż faktycznie za te drzwi gdzieś tam płacić. To co, działamy? Działamy. Ustawiaj ty tą luksomierzarkę, bo ty chyba bardziej biegły jesteś. Ja do końca nie wiem, jak to działa. Wiem, że to jest przycisk. Ustawimy do skrajnych. Gdzie jest ten laserek? O, mam laser. Musimy złapać dwa punkty skrajne, czyli po prostu, żeby kreska była równa. Musimy troszeczkę przestawić. Momencik. Jeszcze chwilka. OK, jest dobrze. Wysokość też jest OK, bo to sprawdzaliśmy. Tu jest poziomiczka w środku. Zaraz poziomiczkę ustawimy, bo ja tu ruszyłem. Ale widzę, że tak, tutaj jest. Na skrajnej, na tym rancie i tutaj też jest na skrajnej, na tym rancie i teraz możemy na kółeczkach sobie tą maszynę przestawiać. W którą, Dawid, stronę przestawiamy? Chyba lewo, na tą lampę, no, tą lampę. No, lampy są wyczyszczone, tak jeszcze dodam, bo wyczyściliśmy. Lampy są wyczyszczone. Czy to tutaj łapie dalej? Tak, ładnie, elegancko, nie poszło po żadnym skosie. Jak widzicie, tam jest poziomiczka. Przyświeć, Dawid, widać ją, no. Widać, ja już ją ustawiałem, tutaj jest pokrętło.
Oczekaj, bo trochę uciekło. Ale jest prosto. Nie jest prosto. Zapomniałem, że ty dom sam zbudowałeś, to masz zboczenie zawodowe co do poziomicy. Nie sam, nie cały. Częściowo. Ale prawie. Ale prawie. No i co, dajemy na luksy? Nie, wiesz co, najpierw damy tutaj, pomierzymy. Generalnie tutaj wydaje mi się, bo oczywiście nie mam instrukcji obsługi do tej maszyny, ale wydaje mi się, że tutaj jest poszczególne oznaczenie świateł. Tu są krótkie, tak mi się wydaje, nie wiem czy to jest prawda, a tu są drugie, długie. I prezes jak mi tłumaczył, to mówił, że jak tu jest jedynka na krótki, daj krótkie, to jest bardzo dobrze. Jak jest jedynka na przodzie, ale tu jest jeszcze przecinek, więc nie wiem, co miał na myśli. To są trzy jedynki. Dobra, mniejsza, większa, nie o to nam chodzi. Chodzi nam o zmierzenie luksów. No i pokaż, ile luksów. Dobra, to damy tutaj na krótkie, tak? Na krótkie i wyszło nam... Czekaj, bo jeszcze luksy dopiero włożę, włączę. Tak, no około 10, 16 luksów. 10,6, a nie 16. Czekaj, jeszcze spróbujemy to... Nie, nie będziemy już przybliżać tego. Nie, 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 jest okej. 10,7 luksa. Dobra. Teraz, Dawid, możesz... daj, ja ci pokręcę, a ty oklej tą lampę. Dzisiaj nie jesteśmy u siebie, dzisiaj jesteśmy na warsztacie z boku. Widzicie, tutaj dużo samochodów też chłopaki mają. Dużo podnośników. Full profesjonalny serwis. No, ale to chyba tylko przyklej, nie będziemy tego docinać, bo to i tak będzie do zrywania. No tak, bo jeszcze bezbarwną sprawdzimy później. Ale muszę przykleić na całą lampę, co nie? Kurde, tyle materiału, znowu muszę inwestować. No właśnie, to jest, patrzcie, my inwestujemy pieniążki swoje, pieniążki, pieniążunie. Cyk. A taka folia to, powiem wam szczerze, że za metry to się dosyć sporo płaci. Tu jest formatki, są w sumie na 4 lampy, to chyba 3,5 paki było na 4 lampy. Dlatego później jak ktoś przychodzi i mówię mu cenę zaklejenia lamp, to zdziwiony. No ale to summa summarum jest to, że po prostu materiał jest drogi. A poza tym coś do garażu trzeba włożyć. Tak. Poklejona. 3, 2, 1. Czekaj, zobaczymy jak to działa. Popsułeś. Czekaj, tu jest tak. Już jest coś nie tak. Bo lampa, zwróć tutaj, weź tutaj nagraj. Tutaj z tej strony, nie z tej strony. Tu jest taka tarcza. Jak widać, tarcza jest ustawiona dobrze. To jak idą kreski, tak pada światło. Wcześniej pokazał to, jak Dawid mówi, że jak jest jedynka z przodu, to jest dobrze. No nie mamy jedynki. Jest wyłączone. Nie jest ani tutaj na KOT, czyli tam Komitet Obrony Demokracji, i na Luxmeny, czyli jest to skala natężenia światła. No nie, no na krótkich sprawdź, bo krótkie są. No dobra. Krótkie. No to są krótkie, ale to już jest no coś nie tak. Spadek. Ja proponuję jeszcze zerwać zaraz folię i jeszcze raz od razu na zerwanym, żeby pokazać ile będzie. Luxy. Mamy 4,3, a mieliśmy 10,7. I to już widać, jak bardzo ta folia zmniejsza przejrzystość, jak po prostu ta folia jest przejrzysta. To Mati, czekaj, co? Może teraz zerwę folię, no bo i tak ją musimy zerwać. To czekaj, to daj tu aparat. Mam Luxmeny wyłączony, mam 4,4 i teraz zerwij. 10,6. Ja. 11,2. To co, teraz bezbarwna? Czyli wszystko jasne. Macie odpowiedź na to, czy folia przyciemniająca reflektory ogranicza przepuszczalność światła. To teraz sprawdzimy, czy folia przeźroczysta zabierze nam również światło. Też taka ciekawostka, właśnie wcześniejsza ta ciemna formatka była klejona folią firmy Cliff Design i widzieliście, że był problem z przyklejeniem tej folii. Tutaj jest folia firmy Carbonku i widzicie, że zajęło oklejenie lampy jakieś 15-20 sekund. Tamta była sztywniejsza, naprawdę była o wiele sztywniejsza, myślę, że mikronowo porównywalnie. Dobra, odpalaj furę, niech się zaadaptują. Ty,
I tutaj już widać, że faktycznie spadek jest dużo mniejszy. Ty nie zasłaniasz to już, że to tak mryga? Nie. I też luxmenów jest dużo więcej, jest 11, 8, tyle co bez folii. Dobra, Dawid, teraz daj to, ja tu przycisnę. Nawet jest więcej. Nie, nie jest więcej, bo przy drugim pomiarze było 11 i 8. Dobra, przyciskaj. Sprawdzimy jeszcze raz. Czekaj, teraz jest 10? Coś tu różnie mierzy, no ale w każdym razie... No ale weź jeszcze raz przyciśnij przycisk. Dobra, 10-3. Tak jak przedtem było 10-7 było bez folii. Ściągaj. Niewiele zabrała. Ale coś tu rośnie. Dobra, do 1-4. Do 11-4, 11-5. A weź jeszcze przyklej tą, przyłóż tylko tą. Samą folię? Samą folię, ale żeś ją teraz rzucił na glebę. Spróbujemy, zobaczymy jeszcze raz. 11-7 było, czy tam 10-7. Zobaczymy, ile będzie teraz. Uwaga, oklejone, sprawdzamy. 0,4,6. Zrywam. Zrywaj. 10,7. Widzicie? Czy zabiera nam folia światło, czy nie zabiera? Chyba dłużej, więcej nie trzeba nic tłumaczyć. Widzicie wszystko na prostym teście. Więc nie ma tutaj co się za dużo rozwijać, rozgadywać. Widzieliście, jak to działa. I to była folia, która jest przyciemniająca chyba tylko 20 czy 30%, a już tyle świata nam zabiera to, co by było, jeżeli byśmy nakleili folię przyciemniającą na przykład o 50%. No to ile by tam było? 0,1,2? Bo tak ogólnie mamy około 10-11 luxów przy czystej lampie albo przy oklejonej folią PPF transparentną, a przy tej ciemnej, no to jak sami widzieliście, tam 4,6, 4,7. Ja jeszcze tylko dodam, że folia, którą my przykleiliśmy, jest to folia dobrej jakości, a co dopiero by się musiało stać, jakbyście przykleili folię jakąś mega budżetową z popularnego portalu. Jakąś witrażówkę na przykład. Tak. Dlatego jeżeli ten odcinek będzie Wam się podobał, myślę, że to też sprawdzimy. Tania folia, ile zabiera światła. Tak, na razie tutaj fajnie, że nam chłopaki użyczyli tej maszyny. Generalnie to nie wiedzieliśmy, jak się do tego... No ja powiem Wam szczerze, że widziałem, że ona tutaj stoi. Ale YouTube pomógł troszeczkę. Trochę YouTube pomógł, trochę coś tutaj te kółka też pomogły, żeby to przetransportować, gdzieś tam poustawiać. Dobrze, że na poziomicy, na łóżkach, na waserwagach się znamy, także tutaj nie było problemu. Tutaj trzeba im ustawić tak, jak było. No daj, bo jak zaczną na luksy ustawiać lampy, to może być problem, jak ktoś nie potrafi. W każdym bądź razie maszyna jest w 100% sprawna i naprawdę te testy i wyniki, które tutaj widzieliście, to są rzetelne. I ja jeszcze tylko dodam, że jakbyście pojechali z tego, co gdzieś tutaj przeczytałem pomiędzy, jakbyście pojechali z folią przyciemniającą i ten pierwszy pomiar, który pokazywał, co mówiłem, że jedynka ma być z przodu, jak było mniej niż jeden, to byłby problem z przeglądem. No tak. I poza tym było też widać, że bez nawet przycisku tutaj, bez włączenia tej opcji z luxmenami, z luxami, już samo to zabierało dużo, dużo właśnie światła. I zamiast tej 1-1-1, jak było na początku, to tam wychodziło 0,46, nie? Weźcie pod uwagę to, że macie 50%, ponad 50% mniej światła w nocy, więc zastanówcie się, czy taki design jest warty tego, żebyście mogli komuś zrobić krzywdę, kogoś nie zauważyli, dlatego że macie słabe światła. Tu są dobre światła i widzieliście, jaka była różnica w pomiarze, a jakbyście mieli jakiś starszy samochód z normalnymi lampami, jeszcze nie ksenonowymi czy tam LED-owymi, to byłby dopiero bardzo duży problem. Oj tam nie dramatyzuj, bo na przykład w Audi A4, B5 są zwykłe szklane reflektory i chyba działają lepiej niż to. Nie będę się kłócił. Jeżeli jesteście tego samego zdania, w komentarzach piszcie: Mati ma rację, to ja głowę spuszczę w dół i... I fejtona na shot. Pchniemy nogą. No i tak nie ma sensu kupować takiego... Ja bym żonie na przykład takiego samochodu nie kupił, bo zaraz bym musiał przez 100 tysięcy na części. Żonie to smarta ewentualnie, wtedy łatwo się zmieścić po mieście. A Jariska. No, albo Jariska.
To co, Mati? Kończymy ten odcinek, więc powiedz, co tam widzowie, o czym mają pamiętać, bo ja amnezji dostałem. Pamiętajcie o tym, żeby jednak faktycznie nie zabezpieczać sobie tych reflektorów ciemną folią, no bo grozi to utratą dowodu rejestracyjnego, zabranie samochodu na lawetę, czy też jakimś wysokim mandatem. Grozi to także jakąś sztuczką, grozi to także potrąceniem kogoś, czy niezauważenie sary na przykład wybiegającej na drogę, czy jakiegoś innego zwierzaka. Także jak najbardziej odradzamy to. A sarna nie ma autokasko, to jest właśnie najgorsze. Sarna nie ma autokasko, ale sarna, tak jak każde inne zwierzę i każda inna istota, ma życie, które sobie ceni i my też to cenimy, także wstrzymajcie przyciemnianie tych przednich reflektorów. Może to wygląda fajnie, no ale czy to jest tak w 100% efektywne, czy to naprawdę jest dobre, no tak nie do końca bym powiedział. No jeżeli chodzi o design, no to ma to sens, ale to jeżeli będziecie wozić samochód na showcar na lawecie, no to spoko, a tak ogólnie to te ciemne lampy, pas. My to w firmie w sumie robimy, ale tylko i wyłącznie na życzenie klienta. Zawsze jest tak, że zawsze odradzamy. Nigdy nie robimy tak, że faktycznie jeżeli klient się chce to sobie przykleić i uparł się, no to okej, okay, no to dobra, w ostateczności możemy to okleić, ale naprawdę migamy się od tego, nie chcemy oklejać. Zresztą ta folia, którą Dawid teraz przyciemnił, ta ciemna, ona leży u nas już chyba z pół roku, czy nawet i dłużej. Troszkę leży. I nie będziemy tego używać, nie będziemy tym oklejać. Dbamy o wasze bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo całego ruchu na drodze. Chyba tak jak... To ja to już tak powiem, bo ja dążyłem do tego. Kciuka w górę i subskrypcji kanału, dzwoneczka. Bo o tym zapominacie, nie pamiętacie, odcinki gdzieś wyskakują, bo widzieliście wcześniej, a nie subskrybujecie, więc subskrybujcie, motywujcie nas do tej stówy do końca roku, dobijemy. Tak, pamiętajcie jeszcze o naszym dzisiejszym partnerze, o partnerze dzisiejszego odcinka, o firmie Ovoco, o tym, że znajdziecie tam w portalu Ovoco, znajdziecie części do swojego samochodu naprawdę w konkurencyjnych cenach, w 2 dni dostaniecie to pod dom i w 14 dni, jeżeli wam gdzieś ta część nie będzie odpowiadać, nie będzie pasować, albo po prostu będzie zepsuta, jak najbardziej odsyłacie to z powrotem i pieniądze wracają na wasze konto. Pamiętajcie o sklepie detailingbulls.sklep.pl. Link do Ovoco, jak i również do naszego sklepu znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.